Świętochłowice będą szukać oszczędności w tamtejszym szpitalu. Obecnie sytuacja finansowa placówki jest bardzo zła. Zadłużenie wynosi ponad 30 milionów złotych. A jeśli miasto nie zareaguje, to szpital będzie przynosił straty w wysokości około 1,5 miliona złotych miesięcznie. Plan naprawczy bierze pod uwagę 3 scenariusze. Wśród nich jest taki, który zakłada likwidację oddziału chirurgii, a także oddziału położnictwa, ginekologii i neonatologii. Najmniejsza strata była zanotowana przy pierwszym wariancie w momencie likwidacji oddziału chirurgii i oddziału ginekologii, położnictwa i neonatologii, bowiem wiemy, że to są po prostu procedury słabo wycenione, a mała liczba porodów też przekłada się na wynik finansowy. Tak jak wskazywałam, dzisiaj mamy zapaść narodzin i odczuwają to również inne jednostki. Prezydent miasta Daniel Beger na razie jednak uspokaja, choć zapowiada, że decyzja o tym, jak miasto znajdzie oszczędności w szpitalu, zapadnie w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Dzisiaj sekwencja zdarzeń jest taka, że mamy przygotowany program naprawczy, jesteśmy po rozmowie z radnymi i dzisiaj jest czas na to, żeby powołać wspólny zespół razem z pracownikami, razem z tymi ekspertami, żeby wypracować już na bazie tych dokumentów i przekonań pracowników najlepsze rozwiązanie dla szpitala. Inne warianty, które brane są pod uwagę, to m.in. zmniejszenie liczby łóżek na oddziale chirurgii czy przenosiny ZOL-u do szpitala przy ulicy Chorzowskiej. Okay.